Przyjmowanie niektórych leków ma wpływ negatywny na zdrowie naszej jamy ustnej, zarówno zębów, jak i całej śluzówki. Są to zarówno leki dostępne bez recepty, takie jak leki na przeziębienie, na kaszel, jak również środki podawane przy poważniejszych schorzeniach, jak pacjentom cierpiącym na choroby nowotworowe. Leki podawane na nadciśnienie, to są takie blokery kanałów wapniowych, mają negatywny wpływ na zdrowie naszej śluzówki. Mogą powodować polekowy rozrost dziąseł. W takim przypadku bardzo ważne jest, żeby zgłosić to na kontroli stomatologicznej, gdyż u takich pacjentów powinna być wzmożona higiena jamy ustnej, co czy zamiast przeglądów takich polecanych co pół roku, raz w roku, pacjenci cierpiący na nadciśnienie i przyjmujący takie leki powinni zgłaszać się do specjalisty mniej więcej co 3 miesiące. Przeogromna ilość leków może powodować suchość jamy ustnej. Jest ich tak dużo do tego stopnia, że wspomina się już o tym nawet w takich medialnych reklamach, po prostu telewizyjnych. Przy niektórych lekach bardzo często jest wzmianka, że mogą powodować suchość jamy ustnej. Suchość jamy ustnej jest to bardzo nieprzyjemna dolegliwość. Powoduje stany, może powodować stany zapalne błony śluzowej, a zatem prowadzić także zwiększać ryzyko próchnicy i w ogóle chorób przyzębia. Przy stosowaniu takich leków jak środki na przykład przeciwko chorobie lokomocyjnej albo w przypadku leków przyjmowanych przez astmatyków występuje właśnie tego rodzaju suchość jamy ustnej. Wielu pacjentów uskarża się na przebarwienia na zębach różnych kolorów, albo brunatne, brązowe, żółte. Różne leki mogą powodować takie przebarwienia. Najbardziej popularne przebarwienia to są przebarwienia po antybiotykach, po tetracyklinach oraz po lekach na anemię, czyli po zwykłym żelazie, przyjmowanym głównie w postaci płynnej. Takie przebarwienia znikają dopiero po, i to w znacznym stopniu, po wybielaniu w gabinecie profesjonalnym, w gabinecie stomatologicznym. Żeby zapobiec takim przebarwieniom, ważne jest, by po przyjęciu takiego leku chociażby przepłukać jamę ustną. Aby zapobiec takim nieprzyjemnym dolegliwościom ze strony jamy ustnej po lekowym, bardzo ważne jest to, żeby czytać ulotki leków, bo przy każdym leku są działania niepożądane. My często tego nie robimy, bagatelizujemy. Ponadto ważne jest, żeby zgłaszać stomatologowi to, że dany lek jest przyjmowany, tak? Bo wbrew pozorom bardzo prozaiczne leki, często przyjmowane, mogą mieć negatywny wpływ na zdrowie naszej jamy ustnej, kiedy nawet nie jesteśmy tego świadomi.